No siemanko, witam was serdecznie, z tej strony OldGamer89, witam w kolejnej serii na kanale i to będzie seria, no chyba z najbardziej oczekiwanej polskiej gry tego roku i jednej też z najbardziej oczekiwanych strategii tego roku, a więc z gry Frostpunk 2. No cóż tutaj więcej dodać? Sequel naszego rodzimego hitu od 11 Bit Studios. I co? Zaczynamy tak naprawdę tutaj rozgrywkę. Jak widzicie, mamy do wyboru scenariusz albo budowniczy utopii. Budowniczy utopii to jest taki tryb sandboxowy. Także myślę, że zaczniemy sobie tutaj od scenariusza. Od razu mówię, podpowiadajcie mi jak coś, bo co prawda ja mam masę gier strategicznych tutaj na kanale i w masę strategii gdzieś tutaj grałem. Natomiast akurat we Frostpunka pierwszego, no wstyd się może trochę przyznać, ale akurat nie grałem, także no tym bardziej jestem zaciekawiony tym, co tutaj pokaże nam Frostpunk 2. Startujemy. Witaj w grze Frostpunk 2. Frostpunk 2 to wymagająca gra, w której planowanie z wyprzedzeniem jest kluczowe, a porażka stanowi naturalną część doświadczenia. Jeśli jesteś weteranem oryginalnego Frostpunku lub Frostpunka lub lubisz wyzwania, możesz spróbować swoich sił na poziomie trudności oficer lub wyższy. W przeciwnym razie zalecamy rozpoczęcie od poziomu obywatel i przechodzić grę krok po kroku. Pamiętaj, nie liczy się ile razy upadniemy. Ważne, ile razy się podnosimy. No, czyli już sugerują, że gra jest trudna. No, Frostpunk jest znany z tego poziomu trudności. Dobra, no to lecimy. Prolog. Obywatel, aha, czyli obywatel jest najłatwiejszy w sumie. No trochę wstydno chyba na najłatwiejszym grać, no ale gra jest faktycznie bardzo trudna. Przed za Mars. W 1887 prolog tłumaczy. W 1887 świat zamarł, cywilizacja upadła. Chlące się ku upadkowi Imperium Brytyjskie zbudowało generatory, by wspierać miasta ewakuowanych. Miasta, które stały się ostatnimi na Ziemi, bez względu na to, czy skryci przy generatorze, czy na otwartych przestrzeniach mrożnej pustki. Ci, którzy przetrwali, zostali ukształtowani przez tę próbę. 30 lat później wszyscy stali się zupełnie innymi ludźmi. Umiarkowane wyzwanie, zobaczcie, obywatel, które wybacza błędy i umożliwia ich naprawę. Oficer, spore wyzwanie, które choć wybacza pewne błędy, nadal wymaga skupienia i planowania. Ha, możemy zaryzykować tego oficera mimo wszystko. Trochę się boję, bo jedynkę nie grałem. Zarządca wybacza niewiele błędów. Skrupulatnego planowania. A dobra, raz się żyje, grajmy na oficerze. najwyżej szybko odpadniemy, tylko musicie mi kurczę podpowiadać tutaj. No tylko właśnie podczas rozpoczynania gry, także potem nie będziemy mogli tego zmienić. Dobra, lecimy. Lecimy z poziomem oficer. Także sobie od razu palnęliśmy w kolano przy wyborze poziomu trudności. Naciśnij dowolny klawisz. A generation ago, we fled the crumbling British Empire as the world froze around us. I held New London together. United. We survived the
Ciekawe intro. Tłumaczę, prolog. Od lat wędrujemy przez lodową pustynię. Wielu z nas już dawno zapomniało, jak wyglądał świat przed wielkim mrozem. Kolejna zamieć jest tuż za horyzontem, a my ponownie stajemy przed starym wrakiem z nadzieją, że po raz kolejny zapewni nam ciepło w tych nieprzychylnych warunkach. Zawsze staraliśmy się gromadzić zapasy na kolejne nawałnice, ale z biegiem lat nasze szeregi się rozrosły. Takie zaopatrywanie wszystkich staje się wyzwaniem, któremu coraz trudniej sprostać. No dobra. Musimy przetrwać. Że lecimy z prologiem. Frostpunku 2. Staw czoła zimnu. Fragmenty starego dreadnota spoczywają pod grubą warstwą śniegu, ale w rozrzuconych tu i ówdzie wagonach wciąż można znaleźć cenne zasoby. Najpierw musimy przebić się przez lód, by dostać się do wagonu z ropą i założyć dzielnicę wydobywczą, która umożliwi nam jej wykorzystanie. Dopiero wtedy będziemy mogli uruchomić piec dreadnota, by ogrzać się jego ciepłem. Czyli musimy uruchomić piec dreadnota, wychodzi na to. Ale musimy się najpierw przebić przez lód i dostać do wagonu z ropą. No dobra. Zamieć nadejdzie. Oj, 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 tutaj chyba już nam czas leci czy coś. Trzeci dzień, moment, moment, moment. Pierwszy tydzień, trzeci dzień. Musimy tu ogarnąć sytuację. Liczba ludności 3000. Siła robocza 1950, odłamki 20, prefabrykaty. Na razie zatrzymam, bo muszę się tutaj rozejrzeć. Jak już wybraliśmy taki wyższy poziom trudności, to wiecie. Tłumaczę społeczność, relacje. Musimy to ogarnąć, co się tutaj dzieje. Obszar łamania lodu. Zbuduj centra, zbuduj dzielnicę. Staw czoła zimnu. Zamieć nadejdzie za 88 tygodni. No to troszkę lipka. Staw czoła zimnu. Rozkrusz lód w celu dotarcia do wagonu z ropą i zbuduj dzielnicę wydobywczą. Jak to zrobić? Lodołamacze. Budowa. No dobra, czyli lodołamacza musimy zbudować. Wychodzi na to. Zbuduj centra, magazyn żywności. Dzielnica wydobywcza, mieszkalna, ok. Wyświetlę sobie samouczek, wiecie, bo muszę tutaj ogarnąć troszeczkę. Początkowo możesz budować dzielnicę tylko na ograniczonym obszarze.
Okej, czyli najpierw widzicie, musimy rozkruszyć lód faktycznie. Budować dzielnicy. Stałej liczby pól. Czy mniej więcej wiemy? Aha, czyli tu jest chyba... To musimy porozkruszać chyba, bo tylko tak, tylko te białe, tak mi się wydaje, że mamy dostępne pola. Też nie, tu moglibyśmy niby coś zbudować. Dziwne, to jest trochę magazyn żywności. Generatora. Dobra, wiecie co? Zacznijmy od tego lodołamacza, bo to na pewno potrzebujemy. No, kliknąłem i co dalej? Się robi ten lodołamacz, czy co? Może to, dobra, tak, chyba tu muszę coś kliknąć. A, że tu coś będziemy rozkruszać. Dobra. O, dobra. Widzicie, teraz dopiero lodołamacz będzie działał. No dobra. Zacznijmy od tego łamania tego lodu. Zobaczymy, co się wydarzy. Kilka tych, zobaczcie, lodołamacz działa. Lewy alt, widok ekonomii. No te lodołamacze cały czas pracują. Rozkruszyliśmy lód? Nie. No to zobaczcie, nie rozkruszyliśmy lodu. Mimo że oni zakończyli tu pracę. Zobaczmy teraz zbudowanie. A, widzicie, poszerzył mi się obszar faktycznie pod budowę. No, także dobrze, że to. Dobra, no nie, to musimy trochę jeszcze. Wychodzi na to, że musimy trochę porozkruszać tego lodu jeszcze. Ale ja powinienem gdzieś dalej w ogóle to chyba rozkruszyć w takim razie. Nie wiem, czy nie tu musimy zejść w takim razie. Bo jak inaczej, tu nam nic nie da, rozkruszanie raczej. Wagon na ropę. Dobra, dalej łamy ten lód. Nie wiem, czy dobrze w ogóle gram w tą grę, że zaczynam od tego łamania. Tu nam coś ubywa tego, odłamków tam ubywa.
203 mamy. Schronienie. Deficyt zasobów. Produkcja 0. Dobra, tutaj musimy chyba iść w żywność. Co? Mi się wydaje, że ja muszę zbudować jednak dzielnicę mieszkalną. Zbudujmy to. W pobliżu generatora. A, dobra. Czyli to i tak. Dobra, budujemy dzielnicę mieszkalną. Dreadnought, to ja chyba tu muszę się dostać do tego dreadnoughta, tak mi się wydaje. Czyli tędy trzeba tam się dokopać. Ja podnoszę takie wrażenie. Szósty tydzień, kurczę, strasznie szybko ten czas leci. Wiecie co? I tu nam ubywa te prefabrykaty, nam dobrze wyglądamy, ale te odłamki nam znowu coś ubywają. Przełamania lodu, dobra, idźmy w to. Na ropę, to co mamy? A, prefabrykaty. No, tylko jak to zebrać, też jest dobre pytanie. Dobra, idźmy z tym łamaniem lodu dalej tu. Idźmy w tym kierunku, bo my musimy chyba tutaj zejść i tutaj naokoło dojść z drugiej strony tam do tego. Musimy tymi lodołamaczami, ale widzicie, każde użycie lodołamacza nam zabiera te odłamki, bo już widzę. Musimy też dzielnicę spożywczą zbudować, bo inaczej nic z tego nie będzie. Oj, nie mamy gdzie, żeby było śmieszniej. Tu nie ma jedzenia, trzeba tam niżej zejść. Tyle dobrego, że ta dzielnica mieszkalna tu powstaje. To oni chyba będą szczęśliwi, że mają schronienie. Chyba nie. Jeszcze większy deficyt. Też tu są, nie są tak niezadowoleni. Z tego co widzę. Dzielnica spożywcza. Nie, no tu wychodzi na to, że tu gdzieś powinniśmy mieć. No dobra, musimy iść dalej z lodołamaczem. To nic z tego nie będzie. Musimy tutaj. O, właśnie. Do tego miejsca, gdzie jest, widzicie, ta żyzna gleba, to sobie zrobimy tam dzielnicę spożywczą, to będziemy mieć żywność. To może jakoś to ogarniemy. Ten nasz, kurczę, start już tutaj prolog, kurde, mnie dociska. Złoża zasobów. W czasie gry odnajdziesz różne zasoby rozproszone po okolicy. Komórki zawierające te zasoby są nazywane złożami. Aby eksploatować te złoża, możesz zbudować odpowiednią dzielnicę na komórce ze złożem zasobów. Różne zasoby wymagają różnych rodzajów dzielnic, np. wagon z ropą, dzielnicę wydobywczą. Jest używana dzielnica spożywcza.
Dobra. To rozumiem. To nie takie trudne w sumie. Im więcej złóż zasobów znajduje się w zasięgu, tym większe złoże dzielnica może eksploatować. Gdy dzielnica produkuje konkretne rzeczy z tego złoża, na przykład zasoby dzielnic wydobywczych, można równoważyć ilość... nie. Równoważna ilość jest odejmowana od złoża. Im wyższa jest produkcja, tym więcej, z tym szybciej zostaną wyczerpane. No tak, wiadomo. Posiadanie większej liczby złóż nie zwiększy jej produkcji, zwiększy jedynie całkowitą ilość zasobów dostępnych do wydobycia. No tak. Wydajność dzielnicy zależy od kilku czynników, na przykład jeśli dzielnica nie ma pełnej 100% siły roboczej, jej wydajność będzie niższa. Z drugiej strony aktywowanie zdolności awaryjnych zmian zwiększy wydajność. Dobra. Dobra, no to mniej więcej wiemy, o co chodzi. Na razie myślę, że sobie dojdziemy do tego jedzenia i tu zbudujemy dzielnicę tą rolniczą, żeby no troszeczkę deficyt żywności tutaj zapewnić. Zmniejszyć w sensie deficyt żywności, nie? Zapotrzebowanie tutaj, zobaczcie. Zbóż dzielnicy, nie, nie. O dobra, rosną nam te prefabrykaty. O, chyba zbudowaliśmy. Tak, wychodzi na to, że zbudowaliśmy. Dobra, to zbudujmy tą dzielnicę spożywczą od razu. Tak jest. Ilość 1. Kafelek tylko. Tu obok. Dobra, to zbudujmy. No tak. Dzielnicę spożywczą sobie zbudujemy. Jest 18 tysięcy tej żywności, no to powinno nam to dać sporo tutaj. Tylko zobaczcie, bo tutaj zamieć nadejdzie za 76 tygodni, także ten czas mnie goni. Wiecie co, ja myślę, że musimy tutaj szybciej chyba ten lód łamać w ogóle. Tym lodołamaczem. Także idźmy dalej z tym łamaniem tego lodu, bo inaczej to myślę, że może być kurczę krucho. Idźmy, wiecie, tutaj w tym kierunku miałem się, że tu musimy dojść do tego dreadnota chyba, w ten sposób. Chyba, że tu gdzieś, gdzieś niżej. A, wagon na ropę. Nie, nie, no chyba tutaj musimy dojść. Mi się wydaje. Choroba znaczna, tu już lipa się zaczyna robić, zimno poważnie. Niedobór schronienia, niedobór ciepła. Głód niewielki. Dobra, zaraz będzie dzielnica, wytrzymajcie jeszcze chwilę. Zaraz będzie papu. Tu jeszcze możemy tą dzielnicę wydobywczą pod ropę zrobić. Już nie wiem, co nam to da. A, dobra, ropa nam jest... Dobra, już kumam, o co chodzi. My musimy dzielnicę wydobywczą zbudować raczej. Dobra, zbudujmy tu. Bo wtedy odpalimy wrak dreadnota. Dopiero teraz skumałem. Masakra. Widzicie, cierpimy na deficyt ciepła. Już lepiej jest z żywnością. No bo tutaj to ruszyło. Parę inne zmiany. Produkcja 45. Pozostało 17700. Na 56 tygodni nam wystarczy. No to nawet nieźle. Dobra, to nie chcę tutaj. Tylko że zapotrzebowanie. Dzielnica spożywcza. Dobra. To musimy odpalić, bo kurczę, my zamarzniemy w końcu przez brak tej ropy.
dzięki ropie odpalimy chyba ten piec tego dreadnota. Ja myślałem, że to trzeba iść tam naokoło, a to przecież, kurczę, chyba o to chodziło właśnie, żeby do tego złoża dojść i tu ten piecyk odpalić. Tak, brak dreadnota, zobaczcie. Oj, co się dzieje? 42 lata ogrodnik przysypuje piasek w dłoniach. Byliśmy tu już tyle razy. Gleba jest wyjałowiona. Jeszcze kilka takich razy i nie będzie sensu stawiać szklarni. Nie będzie nic, nie będzie czego uprawiać, a plony są tak niskie. Albo wprowadzimy zmiany awaryjne, albo zaciskamy pasa. W przeciwnym razie może zabrać jedzenie dla wszystkich. No to kurczę, musimy coś wymyślić. O, mamy ropkę. Może tu, kurczę. Dobra, włączyliśmy generator. No i dobra. Zapewnij podstawową infrastrukturę. Mamy to chyba. Piec już działa i mamy wystarczającą ilość ropy. Jednak zimno wciąż będzie wpływać na ludzi. Jeśli nie będą mieli odpowiedniego schronienia, najlepiej ochronią nas przed zimnem domy, które będą blisko siebie lub samego pieca. Do ich budowy będziemy potrzebować prefabrykatów. Niektóre z nich zabraliśmy ze sobą. Resztę musimy pozyskać z wraków wagonów. Rozumiem. Ok, czyli to mamy. Zbuduj dwie dzielnice. Mamy jedną mieszkalną dzielnicę. Na razie. Deficyt zasobów mamy. Do wagonu. Budowlanego do dzielnicy wydobywczą. Co chodzi z tym wagonem budowlanym? To tu? Nie wiem, chyba tam. Dobra, wiecie co? Rozkruszajmy dalej ten lód. Bo mi się wydaje, że kurczę może być taka konieczność jednak, żeby tam dalej iść. Tu przy okazji do tej, od tego sobie do tej żyznej gleby dojdźmy. Co, zbudujmy drugą dzielnicę chyba. Tak, możemy normalnie. W pobliżu, dobra, nie jest, tu nie jest niezła miejscówka. Coś się dzieje. Ropa. Kiedy gęsty, czarny płyn wycieka z rur, nasi ludzie radują się. Wrak tej starej maszyny przypomina nam o trudach, które nas ukształtowały. Co ważniejsze, jest to nasza przystań w czasie burzy. Dzięki niej przetrwaliśmy wiele zamieci i mamy nadzieję, że stawimy czoła kolejnym. Mamy ropę. Możemy uruchomić piec. No dobra, to mamy spoko. Sytuację mamy teraz spoko z ciepłem, ale niedobór schronienia, no to już to załatwiamy. Choroba poważna, drastyczny wzrost, znaczny wzrost głód. No dlaczego mamy głód? Część naszych ludzi zamarzła na śmierć. 60 ludzi. Jakim cudem? Może, że domów nie mają, chodzi. Dobra, tu chyba musimy wprowadzić zmiany awaryjne, coś tak mi się wydaje. Zaufanie nam tylko wtedy spadnie.
tu się dzieje? Nie, na 100% ładujcie. Awaryjne zmiany możemy dać, albo... Bo nam brakuje trochę, kurczę, tej żywności, widzicie, cały czas. Dobra, nie, wiecie co, nie będę włączał awaryjnych zmian, tam zaraz zbudujemy sobie kolejną, tu zbudujemy dzielnicę, a tym lodołamaczem idźmy tutaj. Dzielnica spożywcza, dawać mi tu. Kurczę, zaraz nam siła robocza siądzie i dopiero będzie problem. Jejku, jejku. Nadal nam, zobaczcie, brakuje trochę schronienia. Dobra, ropę mamy na 112 tygodni, także ropy mamy. Tylko teraz ciśnijmy przełamania lodu. Czy ten lodołamacz już połamał ten lód? Chyba tak. Fabrykaty, to do tego moglibyśmy dojść może. Mamy kolejny wagon na ropę. Rozkosz lód. Wagonu budowlanego, czyli tutaj do prefabrykatów musimy dojść. Dobra, nie skumałem, o co chodzi. No no, to musimy tutaj dojść jeszcze. 31 tydzień, kurczę, za 58 tygodni nadejdzie to zamieć. Coś mi się wydaje, że może mieć problem. O, super, zobaczcie, jak wyszliśmy w końcu na żywność. Mamy nadwyżkę nasobów, no super. Super, super. Dobra, idźmy do tych prefabrykatów. Kurczę, zobaczcie, tutaj musimy dojść. Jest elegancko. Stary dreadnought. No ale jak poradzimy sobie chociaż z tym prologiem, to kurczę powiem, że będę zadowolony. Gramy jednak na poziomie, widzicie, oficer. Jak coś, to podpowiadajcie, żebym tutaj sobie radził w tej grze. Gdzie staram się ogarniać, ale nie, tutaj już dużo rzeczy robię źle. Drastycznie niedobór materiałów, no właśnie. No ale tutaj już idziemy po to. Te prefabrykaty. Dobra. Buduj dzielnicę. Dawać wydobywcza. Dobra, budujemy. Co tu jest? Brak prefabrykatów. Brak zasobów do dalszej budowy. Nie mamy wystarczającej liczby prefabrykatów, aby kontynuować budowę. Jeśli nie będziemy musieli... Kurczę. Pozyskaj więcej prefabrykatów, budując dzielnicę wydobywczą na wagonie konstrukcyjnym lub burząc istniejące dzielnice pod centra. Nie, nie, nie. To musimy w takim razie... Ojojoj, co się dzieje? Coś tych prefabrykatów chyba nam brakuje. Aby inni mogli żyć. Bolą mnie kolana.
a palce mam tak zesztywniałe, że nie mogę już trzymać igły. W życiu niczego mi nie brakowało. Cieszę się, patrząc na małą Betty i Jakoba, bawiących się przy wieczornym ogniu, ale chyba nadszedł już czas. Rozmawiałem z innymi starszymi. Jeśli zajdzie taka potrzeba, odejdźmy. Nie pozwolę, aby moje wnuki cierpiały z głodu. Niektórzy ludzie są gotowi poświęcić się, żeby inni nie musieli głodować. No dobra. No tak, te prefabrykaty musimy ogarnąć, bo mamy, widzicie, deficyt tych materiałów. I to nas teraz ciągnie w dół. Zamieść za 53 tygodnie. Ale jak ogarniemy te prefabrykaty, to już nie będzie źle. Tu mamy znowu pod prefabrykaty. Pod ropę. Tu pod materiały. To jeszcze coś innego. Też pod materiały. Na jedzeniu najlepiej wychodzimy, bo mamy nadwyżkę. Kolejny ten wagon na ropę. Dobra, przyspieszmy trochę czas, żeby te prefabrykaty nam się postawiły. Zdobądź dostęp do żywności. Nasi ludzie mają już ciepło i schronienie. Teraz musimy zająć się nadciągającą zamiecią. Najpierw musimy znaleźć niewielkie fragmenty żyznej ziemi. No to mamy to już to. Odpowiednie do uprawy. Następnie przechować żywność w łatwo dostępnych składach. Musimy działać szybko, aby nikt nie umarł z głodu. Czyli musimy składy sobie postawić jakieś. Już widzę. Przygotuj się na zamieć. Póki co jesteśmy bezpieczni. Teraz musimy zgromadzić jak najwięcej żywności, zanim zamieć zamknie nas w naszych schronieniach. Musimy produkować więcej żywności, niż obecnie potrzebujemy, aby zapewnić sobie przetrwanie. Musimy być gotowi. Dobra, przygotuj się na zamieć. Zgromadź wystarczającą dużo żywności, żeby przetrwać zamieć. 40 tysięcy musimy mieć, a mamy 1500. Gotowe za 171 tygodni w obecnym tempie. O kurczę, to musimy mieć więcej. Prefabrykaty. Ale jak to? Tu pisze coś, że nam brakuje. Znowu tych deficyt materiałów. Przecież to działa. Produkcja 20 na tydzień. Ciepło. No, mało mamy żywności. Musimy kolejne te odpalić. Gdzie tu jeszcze była ta żywność? Co tu się dzieje? Foki, nie mogę wierzyć własnym oczom. Nie widzieliśmy od czasu wielkiego mrozu, jak one przetrwały. Dobra, wiecie co, musimy podkręcić produkcję tej żywności. Weźmy obszar łamania lodu. A, tu mamy kolejne. Dobra, tu kolejną dzierżynicę spożywczą. Tu mamy też kolejną, której możemy się dokopać. Też dokopmy się do niej. No to musimy w tę dzielnicę spożywcze iść. Buduj dzielnicę. Dlaczego nie możemy? A, prefabrykatów nam brakuje. No to lipa. Ojojoj, tu musimy... Widzicie te dzielnice spożywcze wszystkie? Powykorzystywać. Mamy nadwyżkę, ale no... Co z tego? Widzicie? 47 tygodni do zamieci, a nasze tempo... Będzie zapasy gotowe za 167, także mamy... 4 razy za wolne tempo wiosłowania, że się tak wyrażę, jeśli chodzi o te zasoby. Dobra, możemy zbudować dzielnicę. Zbudujmy dzielnicę spożywczą.
budujemy. Ja nie wiem, czy tutaj nie musimy tych kurczę awaryjnych zmian odpalić, bo to inaczej nic z tego nie będzie chyba. Awaryjne zmiany trzeba będzie odpalić. I co? Zapiszmy rozgrywkę. Tak, żeby nie było lipy. W trakcie prologu. Bo coś czuję, że kurczę, możemy się tutaj wywrócić, jeśli chodzi o tą misję. Bo nam się zbliża ten czas, kurczę, zamieci. A zobaczcie, ile nam brakuje jeszcze tej żywności. Czekamy na tą dzielnicę, jak ona powstanie. Zobaczymy, jakie wtedy będziemy mieli tempo tych zapasów. Ale raczej to i tak będzie dużo za wolno. Tu jeszcze jest, to jest ostatni, a nie, tu jeszcze jest. Czyli 5 jest. I tak musimy te zmiany awaryjne, no bo inaczej nie wyrobi się. No i pracuje ten lodołamacz. Szans raczej. A, umieść opcjonalnie. Umieść dzielnicę spożywczą na terenie kolonii Fog. A, czyli tu. No zobaczcie, tu faktycznie jest bardzo mocna ta żywność. Dobra, dobra, czyli tu musimy. Tu musimy. Widzicie, to jest 400 tysięcy żywności. To tam faktycznie stamtąd będzie mega wydobycie. Tu musimy tam się dokopać. Dzieje. Przeciw żywiołom degradacja. Każdego dnia wiatr przybiera na sile, bezlitośnie smagając nasze budynki, stopniowo osłabiając ich konstrukcję. Bez surowców potrzebnych do napraw nasze dzielnice będą się pogarszać. Im więcej budujemy, tym więcej materiałów potrzebujemy. Taka jest nasza rzeczywistość. Obiecaj. No i co teraz? A, zapasy będą gotowe za 66 tygodni w obecnym tempie, czyli to coś dało. Nam to trzecie, widzicie? Aha, bo widzicie nadwyżkę, bo tutaj chodzi o nadwyżkę. Żeby jak największa nadwyżka była. No dobra. To jeszcze lodołamacz. A, tu jeszcze sobie możemy zbudować, tylko prefabrykatów nam brakuje. Ale dobra, jeszcze bym dobił do tej kolonii Fog, bo tam jest dopiero... Jest dopiero fajnie. No ale dobra, już zobaczcie. Niebawem. Może się wyrobimy z tymi zapasami. Widzicie, będziemy mieli gotowe za 65 tygodni, a tu jest 40 do zamieci. Kontener konserwacyjny. Kontener konserwacyjny. Oj. Zamazło. Gdzie jest kontener konserwacyjny? A, tu jest. Dobra, tu jeszcze musimy dojść. No, do tych kontenerów konserwacyjnych musimy jeszcze dojść. Nic z tego nie będzie. Ok.
Kurde, no i teraz wybór gdzie... Dobra, idźmy do tego najpierw jeszcze. Fok. I potem pójdziemy na ten kontener konserwacyjny. Kończ. Tu sobie postawimy tą żywność, także myślę, że wtedy spokojnie zdążymy. Dobra. Dzielnica spożywcza. O, i to powinno naprawdę być mega. A tu spróbujmy... Oj, coś się dzieje. Mrok, pochowych zmarłych. Opłakujemy tych, którzy zaufanie i relacje pogorszają się za każdym razem, gdy ktoś umiera. Doła wypełnione chropą. Są składane ciała. Niedobrze. Co się dzieje? Są pełne. Dodatkowe magazyny. O! Więc już ulega uszkodzeniu. Złoże zaraz się wyczerpie. Osiem tygodni. Zapaksy gotowe za 144 tygodnie? Co tak? A, tu się coś stało. Wymaga napraw. Niedobrze. Co niedobrze, naprawdę jest niedobrze. Idźmy w łamanie lodu. No. Dobra. Oj. Magazyn żywności musi mieć jedną dzielnicę, taką przynajmniej. Zbuduj centra, jest magazyn żywności. Tu by było spoko. Dobra, zbudujmy tu. Mamy na terenie kolonii Fog. Oj, zobaczcie, zapasy gotowe za 40 tygodni, a zamieć za 31, czyli już kurczę jesteśmy, zaczynamy być na styku. Ale myślałem, że to nam da zwycięstwo, zbudowanie tutaj terenie tych kolonii Fog, ale jednak nie. Jednak nam trochę brakuje cały czas. Kluczem jest to, że nam się załamało. No i jest lipa. Dobra, naprawmy tą dzielnicę. O, dobra, i naprawiliśmy, zobaczcie. I zapasy gotowe będą za 27 tygodni. Także wyrobimy się. Wszystko na to wskazuje, że się wyrobimy. Zbuduj dzielnicę, kontener. To zbudujmy. Dzielnica wydobywcza, tak. No to myślę, że jest szansa, że ogarniemy przynajmniej tą pierwszą misję. Ciepło, no. Zaczyna być problem z ciepłem, z tego co widzę.
Dobra, wiecie co, moi mili, bo nagrywam już 50 minut ten odcinek, zastosowałem czas. Myślę, że tą końcówkę tej pierwszej misji zostawimy sobie już na drugi tutaj odcinek tej gry Frostpunk 2. Także trzymajcie się, do następnego, no i cześć!